Michał Cicha, MMA.pl. Znajdujemy się w Pińczowskiej Tawernie, a ze mną jest Michał Pasternak po swojej wygranej walce na Krwawym Sporcie 1. Michał, najpierw Cię zapytam, bo Ireneusz Cholewa to był zawodnik na zastępstwo. Czy byłeś zadowolony z tej zmiany, bo najpierw był Łukasz Klinger anonsowany jako Twój przeciwnik? Znaczy, byłem zadowolony. Ja tam za bardzo się nie przejmuję tym, kto jakiego zawodnika załatwia, bo to jest kwestia organizatora. A czy byłem zadowolony? Uważam, że Cholewa był dobrym zawodnikiem na zastępstwo, był twardy, no i co, no, doświadczony, długo walczy, także wiedziałem, że czeka mnie taka mocna walka, w sensie, że ciężko go będzie skończyć, no i tak jak przypuszczałem, to tak wszystko się okazało i poukładało. Nie mogłem go skończyć i taka twarda walka, jak dla mnie. Właśnie pewnie mało którzy widzowie mieli szansę obejrzeć tą Twoją walkę, więc jakbyś mógł tak pokrótce opowiedzieć, co tam się działo. No, z tego co już wiem, to już gdzieś tam jest na internecie, a jeśli ja miałbym jakoś streścić tą walkę, no to co, ja plan jakiś taki wymyśliłem sobie na walkę, bo w tej chwili jeszcze nie mam jakiegoś głównego trenera, sam sobie musiałem ułożyć plan na walkę, no i co, wymyśliłem, że będę dużo boksował lewym prostym, że nie będę dopuszczał do tego, żeby Irek skracał dystans. Na początku chciałem zobaczyć, jak będzie wychodzić to wszystko tak w kwestii bokserskiej, czyli stójkowo. Po pierwszej rundzie układało się to wszystko po mojej myśli. Druga też jakaś taka, dużo lewego prostego, no i jakichś tam akcji bokserskich. Tak jak mówię, no nie chciałem przewracać. Później dopiero jakoś żeśmy tam trafili do parteru, z tego co pamiętam, to chyba pod koniec drugiej albo trzeciej rundy go sprowadziłem. No i tak, nie była to jakaś oszałamiająca walka, no ale najważniejsze, że wygrana dla mnie. Obyło się bez jakiejś kontuzji? No nie, rozbiłem sobie troszeczkę dłonie i wybiłem kciuka, ale z dłonią już miałem problem dużo wcześniej, jak byłem u chłopaków w Białymstoku na sparingach, to cenałem kolegę w czoło, a nie miałem owijek pod rękawicami i tak jakoś się to ciągnęło, teraz sobie doprawiłem. Ale nie ma jakichś większych kontuzji, mogę wracać z powrotem na treningi. Dzisiaj już byłem na boksie, co prawda nie boksowałem jakoś mocno i bardzo się oszczędzałem, ze względu na to, że te dłonie są jeszcze porozbijane. Wspomniałeś o sparingach w Białymstoku, miałem Cię okazję spotkać w WCA na sparingach. Powiedz, jak długo tam byłeś, z kim miałeś okazję posparować? To znaczy, byłem chyba na początku tydzień, później pojechałem do Białegostoku, tam przeprowadziłem seminarium, zostałem u chłopaków z Waletu do Białystok, tam też posparowałem, bardzo fajna, mocna ekipa w Białymstoku, no o WCA, no to każdy wie, że mocna, nie muszę tego mówić, no i później wróciłem z powrotem do WCA, no tak, nie wiem, no, 2 tygodnie byłem, ogólnie 3 tygodnie na takich rozjazdach, a jeśli chodzi o to, z kim miałem możliwość posparowania, no to praktycznie jak ja akurat byłem w tym momencie, to sparowałem z wszystkimi takimi topowymi zawodnikami, czyli Janek był, Narkun, Michał Materla, Daniel Omielańczyk, no bardzo, bardzo dużo zawodników, tam jeszcze jakieś chłopaki w mojej wadze też byli. Także jeśli miał wymieniać, to musiałbym sobie bardzo przypominać i na pewno dużo sparingów zrobiłem z bardzo mocnym składem, jeśli chodzi o WCA i Białystok. Miałeś okazję posparować się z gorącym nazwiskiem WCA teraz, z Arturem Szpilką? Nie, ze Szpilką nie sparowałem ani w parterze, ani boksersko. Nie, no tak bardziej chyba jednak skupiłem się na tym, żeby sparować z zawodnikami z MMA, bo ja tutaj regionalnie zawsze jak jeżdżę do Kielc, to mam możliwość sparowania z chłopakami tam w jednej płaszczyźnie, czyli wchodzę na ten teren, który oni chcą. Jeśli spotykam tak chłopaków, którzy boksują, to z nimi boksuję. I najbardziej o co mi chodziło na takich wyjazdach, to właśnie żeby mieć tą wszechstronność, tą płynność, czyli żeby sparować jednak z zawodnikami z MMA, nie z danej dyscypliny.
Krwawy Sport zrobił dopiero pierwszą galę. Jakbyś ocenił w ogóle ten debiut tej organizacji? Jak to było zorganizowane według ciebie? No, ciężko mi oceniać, bo walczyłem dla nich i są zainteresowani tym, żebym walczył przy następnej gali. Także wiesz, no ja dla ludzi, dla których pracuję, to nigdy nie dostrzegam jakichś błędów ani nic takiego. Także dla mnie wszystko było na tak, mi się podobało i jeśli będą chcieli, żebym zawalczył dla nich po raz drugi, to pewnie zawalczę. No chyba, że będę miał inną jakąś ofertę z innej organizacji, która będzie przede wszystkim dla mnie bardziej korzystna, bo to chyba najbardziej chodzi. Wiesz, z jakiego powodu Łukasz Klinger się wycofał w końcu z tej walki z tobą? Z tego, co oficjalnie wiem, to Łukasz zachorował i później nie był w stanie mocno się przygotować do walki. No, także no, jeśli ja miałbym to tak nad tym dłużej rozmyślać, to uważam, że to było mądre z jego strony, bo uważam, że ja już jestem na takim poziomie zawodnikiem, że jeśli miałby do mnie przyjść nieprzygotowany, to lepiej, żeby nie wychodził, bo bym go szybko gdzieś tam mógł rozbić lub coś w tym stylu. A z drugiej strony, ja podchodzę do tego tak, że jeśli miał się nie przygotować, a przyjechać tylko i myśleć o tym, że może się uda, no to dobrze i rozsądnie z jego strony, że nie wziął tej walki, że odmówił. Wolę z nim zawalczyć w jakimś innym czasie, tak żeby on był przygotowany, żebym ja był przygotowany, żeby nie było jakichś niedomówień, że później po walce, bo byłem chory, albo to, albo tamto. No. Także dobrze zrobił, zamienili mi go na Irka. Było fajnie, wygrałem. Dla mnie elegancko, nie? Wspominałeś już, przy naszym ostatnim wywiadzie mówiłeś, że będziesz szukał takiego głównego trenera, który stanie w twoim narożniku. Teraz wspomniałeś wcześniej, że takiego trenera dalej nie masz. Masz jakiś pomysł w tym momencie, kto by mógł nim zostać? No powiem ci, że nie mam jakiegoś pomysłu i wiesz, też na siłę nie próbuję nikogo znaleźć. Tak jak mówiłem wcześniej, że muszę sobie pojeździć po klubach, zobaczyć jak się trenuje, jaki jest przede wszystkim klimat i jak ktoś mnie postrzega. No z czasem pewnie wyjdzie. No, muszę kogoś mieć, jeśli będę chciał walczyć gdzieś, gdzie dobrze płacą przede wszystkim, bo tam, gdzie są większe pieniądze, jest wyższy poziom i są lepsi zawodnicy. No i w takiej sytuacji muszę mieć kogoś z boku, żeby ktoś mi podpowiedział i żeby ktoś dołożył tą cegiełkę, bo to jest naprawdę bardzo istotne, żeby mieć kogoś w narożniku, kto ma orientację i dobrze się na tym wszystkim zna. No. Mam tego świadomość. Podczas moich ostatnich walk brakowało mi tego. No teraz jak byłem, to też gdzieś tam byli moi koledzy, ale to nie jest to samo, jak się ma trenera takiego, który już jest w tym kilkanaście dobrych lat i prowadził już tam jakichś zawodników i wie, w którym momencie trzeba przyspieszyć i w którym momencie trzeba coś zrobić, żeby pomóc zawodnikowi. Dlatego będę szukał, no zobaczymy. Na razie się nad tym nie napinam. Tak jak mówię, jak będę miał mocniejszą walkę, no to coś będę już musiał zadziałać w tym kierunku. Oglądałeś wczorajsze starcie Jana Błachowicza z Jimmy Manuwą? Tak, oglądałem. No. Świetna walka. Tak jak przypuszczałem, że będzie dobra walka, no i mocno trzymałem przede wszystkim kciuki za Janka Błachowicza, bo miałem możliwość, żeby go poznać w WCA. Uważam, że jest mega fajny gość. No i mocno mu kibicowałem. Wspominałeś też, że miałeś okazję sparować z Tomkiem Narkunem. On teraz, jedni mówią, że sensacyjnie, ja uważam, że jednak niesensacyjnie wygrał z Mamedem Khalidowem. To starcie pewnie też miałeś okazję obejrzeć, jakbyś je skomentował. Znaczy dla mnie nie ma nic takiego jak wygrał, bo mu się udało lub coś takiego. No, Narkun wygrał walkę i trzeba mu teraz oddać szacunek, że był lepszy od Mameda. Gadanie tego typu, że to było sensacyjne. Nie wiem, no dla mnie faworytem był Narkun. Także
nie jestem jakoś zdziwiony, że wygrał. No i co, no wygrał, no i teraz będzie miał szansę na pewno mu to otworzy drogę na jakieś większe walki. Będą musieli naprawdę dobrych zawodników ściągać, bo Narkun jest naprawdę na wysokim poziomie. Skoro już jesteśmy przy temacie KSW, w ostatnim wywiadzie cię pytałem, czy wyszedłbyś do Popka lub Oświecińskiego. Ty powiedziałeś, że mógłbyś z nimi zawalczyć nawet z dwoma naraz, więc powiedz mi, była jakaś propozycja może takiej walki? Nie było żadnej propozycji. No nie wiem, no, może się Popek z Oświecińskim wystraszył. Zresztą mało istotne, przejdźmy dalej, bo to jest taki temat trochę śmieszny, także rozmawiajmy poważnie, może idźmy dalej z jakimś pytaniem. Ostatnio też twój były klubowy kolega walczył na gali FEN, Marcin Naruszczka. Jego starcie też był underdogiem, bo wielu mówiło, że Leśko jest faworytem. Jak byś ocenił w ogóle tą walkę? Nie wiem, bo nie widziałem walki, nie widziałem, jak walczy Leśko. Nigdy nie natknąłem się nawet na jego walkę, tak żebym mógł obejrzeć. No to widziałem, jak Naruszczka walczy. Trenowałem dużo z Naruszczką, dużo z nim sparowałem. No i też nie jestem jakoś zdziwiony, że Naruszczka wygrał, no chociaż Leśko chyba miał tam rekord 6-0. Ale musimy pamiętać o tym, że zawodnicy, którzy walczą tak jakby dłużej, mają ten plecak i doświadczenie, to są niezwykle groźni i wydaje mi się, że Naruszczka, no jeśli chodzi o walkę, to on jest mega ciężki do tego, żeby go przejść. No, jest bardzo wymagający, no, ma bardzo dobre zapasy, jest silny, ogólnie psychicznie mi się wydaje, że jest dobrze nastawiony na walkę, także no. Ja jakbym w ciemno miał obstawiać, to też bym obstawiał na Naruszczkę, nawet pomijając to, że znam go osobiście, bardzo go lubię i go szanuję, także wydaje mi się, że niekiedy się nie sprawdzają te typy i trzeba najpierw też trochę pomyśleć, zanim się obstawia taką walkę. No. Teraz wygrałeś tą walkę na Krwawym Sporcie, czy miałeś jakiś kontakt ze strony One Championship, że będziesz miał tam jeszcze jakąś walkę, bo ostatnio wspominałeś, że jeszcze jedna ci na kontrakcie została. No z tego co się orientuję, to mam chyba ostatnią walkę dla nich i co, no, ja napisałem tam do tych menadżerów, że walkę wygrałem i czekam teraz na ruch One FC, jeśli mi nie dadzą walki, to jakieś mam tam propozycje, wiem, że z Rosji mi wysyła non-stop jakiś menadżer oferty walk za bardzo przyzwoitą stawkę, jeśli chodzi o pieniądze. I nawet ostatnio mi napisał, że to nie będzie kolidować ze startami w One FC. Jednego, z czego się obawiam, to tylko tego, że w Rosji, z tego co wiem, bo ja nigdy jeszcze nie walczyłem, że ciężko jest wygrać na punkty, że trzeba albo skończyć walkę, no albo liczyć się z tym, że możesz zostać przewieziony przez sędziów, dlatego tak trochę też specyficznie do tego podchodzę, ale no zobaczymy, no chciałbym też zawalczyć w Polsce, nie? No właśnie, dobrze, że wspomniałeś o Polskę, jakaś organizacja cię bardziej interesuje? Nikt mnie nie chce na razie, w Polsce nie miałem jakiejś oferty, już chociaż dłuższy okres czasu, miałem się bić, przepraszam, w Białymstoku dla Unisportów Walki, ale widzę, że chyba nic z tego nie będzie, może przy następnej okazji i tak na dobrą sprawę chciałbym zawalczyć w Polsce, no ostatnio walczyłem na PL MMA, no, dla PL MMA chyba na razie nie zawalczę. A no, chciałbym może zawalczyć dla Fenu, nie wiem, dla Babilonu, może gdzieś mi się udało zawalczyć, no ale jak na razie nie mam żadnej oferty. Nawet też szukałem walki w Polsce, no, ktoś mi oferował walkę, ale za, jak dla mnie, za bardzo niską stawkę i z dobrym zawodnikiem. A ja podchodzę teraz do tego tak, że jeśli mam z kimś zawalczyć tylko po to, żeby zawalczyć, a na tym stracić, to chyba takiej walki nie wezmę, bo utrzymuję się tylko i wyłącznie z MMA, z tego co mi dadzą sponsorzy, szanuję ich pieniądze i też chcę się dobrze przygotować i chcę zawalczyć na jakiejś dobrej gali. No. Tak, żeby im też gdzieś tam pokazać, że ten wkład finansowy, który cały czas we mnie ładują, to że się zwraca i żeby to robili dalej. No.
Wspomniałeś w poprzednim wywiadzie, że miałeś propozycję walki z Michałem Oleksiejczukiem na TFL-u i teraz TFL robi dość dużą galę w Lublinie. Nie było żadnej propozycji, żeby zawalczyć na tej gali? Nie, no oni kiedyś mi proponowali z Oleksiejczukiem, no ale Michał Oleksiejczuk poszedł do UFC i później tam jeszcze jedna była propozycja, na którą też się zgodziłem, no ale tam było zamieszanie i w końcu nic z tego nie wyszło, no do tej pory to jakoś się nie odzywają, więc chyba nie chcą, żebym dla nich zawalczył, ja też nie będę, nie jestem takim typem, który będzie rozmyślał o tym, czy oni mi wyślą ofertę, czy nie. No jeśli ktoś nie wysyła oferty, no to ja po prostu rozglądam się za czymś innym i chcę walczyć, no tak jak wspomniałeś, no One FC nie daje mi walki, to ja szukam walki gdzieś indziej, no. Chciałbym zawalczyć, a nie czekać i nie wiem, wiesz, cały czas ciężko trenuję i też chcę walczyć. No. Odbiegnę jeszcze od tego tematu, tak jakby twoich następnych startów i tak mnie ciekawi, czy jesteś w ogóle takim fanem MMA, że nie wiem, zarywasz noce dla UFC, oglądasz każdą galę, czy raczej nie masz w ogóle na to czasu? Znaczy fanem jestem, lubię oglądać walki, ale ja nie zarywam nocy ze względu na to, że ja chcę się dobrze wyspać i rano zrobić swój trening, także rzadko kiedy oglądam UFC w nocy, jeśli oczywiście gdzie jest inny czas i tak dalej, tylko po to, żeby sobie obejrzeć, ja wolę się wyspać, jechać sobie zrobić trening i na tym tak zyskać, a nie po prostu obejrzeć jakąś tam daną galę. No, później zawsze, co mogę powiedzieć, jak wstaję, a wiem, że walczył Polak albo ktoś taki, kto mnie bardzo interesuje, to sobie sprawdzam wyniki, no, ale tak to nie oglądam. Dobra, Michał, z mojej strony to wszystko. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas i chwila dla ciebie. No to ja również dziękuję za to, że chcieliście znowu przeprowadzić ze mną wywiad. Chciałbym podziękować sponsorom Street Autonomy, Siu Tattoo, LGK Octagon, Tom Trans, Tomasz Smołuch, Invex Remedies, siłownia MC Gym, Metal Bed, burmistrzowi miasta Pińczowa, bo też w jakimś tam stopniu przyczynili się teraz do tego, żeby mi pomóc w przygotowaniach i tak dalej. TPI, Karcz, Garaż, no i chyba to są wszyscy, jeśli kogoś pominąłem, no to co, to będziemy dogrywać albo jakoś tak, jakoś to zrobimy, nie? Thank you.